Drodzy Państwo, dziś premiera tej doskonałej książki Pogromca grzeszników Grzegorza Kalinowskiego. Witaj Grzegorzu, cześć. Dzień dobry. Powiedz mi, dzień premiery to dla Ciebie większe emocje niż na przykład skomentowanie piłkarskiego finału Ligi Mistrzów, czy to jest zupełnie nieporównywalne? Finał Ligi Mistrzów to są inni aktorzy. To było coś, co w końcowym efekcie może nie najmniej zależało ode mnie, ale ja tylko opisywałem to, co się dzieje. Komentator powinien być dodatkiem do akcji, która dzieje się na boisku. Oczywiście są to emocje, jest to wzruszenie, jest to wielka sprawa, no ale jednak własna książka to własna książka i tu emocje są jednak mimo wszystko większe. Warszawa ma jeszcze przed tobą jakieś tajemnice, bo po przeczytaniu twoich książek stwierdzam, że chyba znasz już każdy zaułek, wiesz jak każda ulica nazywała się kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jakie budynki stały? Ależ nie, to jest wprost przeciwnie. Im więcej tajemnic odkrywam, tym więcej tajemnic do odkrycia przede mną. Zgłaszają się ludzie, znajomi mówią, rozmawiałem z takim panem, który ma prawie 80 lat i mówi, że chce się z tobą spotkać, czyta twoje książki, ma do opowiedzenia ci jeszcze bardzo wiele o latach 50., 40. Ja sam cały czas ze swojego taty czy z teścia wydobywam jakieś historie, jakieś opowiadania, jakieś zasłyszane miejskie legendy z tamtych czasów, które im się wydawały błahe, ale tak przy okazji jakiegoś rodzinnego obiadu czy świąt wychodzi to z nich i okazuje się, że jest co badać, jest czego szukać, jest się na czym zaczepić. Jak wyglądał research do Pogromcy grzeszników? Bo ja sobie to wyobrażam tak, że siedzisz gdzieś w archiwum przez 13 godzin na dobę albo więcej z kawą, śledzisz mapy, jak to wszystko wyglądało, czy jest zupełnie inaczej? Nie, jest zupełnie inaczej. My siedzimy na takiej kanapie, która jest historyczna wręcz, bo ja 4 lata temu o tej porze, trochę mniej niż 4 lata temu, leżałem po prostu na tej kanapie, a potem siedziałem przez ładnych parę miesięcy. Miałem zapalenie mięśnia sercowego. Wydawało się, że mam bilet w jedną stronę. Szczęśliwie przeżyłem. Jestem teraz w dobrej formie i wtedy taką jakby terapią, rodzajem rekonwalescencji, powrotu na normalne tory było pisanie. Zaciekawiła mnie, może nie tyle zaciekawiła, bo to zawsze było dla mnie ciekawe, ale zacząłem pisać książkę, zacząłem robić research głęboki, bardzo głęboki, no i byłem unieruchomiony, nie miałem szansy pojechać do archiwum, grzebać w starych gazetach, książkach. Kupowałem co się da na Allegro, tam po drugiej stronie pod ścianą jest jeszcze to archiwum, gdzieś tam wyżej na półkach kolejne książki. Zgromadziłem ogromną ilość warszawianów do kilkudziesięciu książek, które miałem. W ciągu tych paru lat przybyło ich kolejnych 100 starych czasopism. No i przede wszystkim też o opowieści, rozmów, grzebania w internecie. Internet wbrew pozorom jest bardzo pomocny, bo tam są już archiwizowane w wersji elektronicznej stare gazety, a to jest naprawdę duża sprawa. Jaka była Warszawa w 1930 roku? Krótko mówiąc inna, absolutnie inna. I to jest na takiej samej zasadzie, jak pokażesz zdjęcie Katowic z samego centrum, pokażesz zdjęcie Krakowa i masz na zdjęciu rynek, a jedziesz na jakieś osiedle, jedziesz na przedmieście, jedziesz na blokowisko, jedziesz na jakąś uliczkę, która jest na przedmieściach i widzisz zupełnie inny obraz. Strasburger i Stolarczyk tak bardzo się przyjaźnią, lubią sobie pożartować, lubią sobie zapalić, lubią sobie wypić, ale są też w swojej pracy skuteczni, nie można im tego odjąć. Są skuteczni czasami do bólu. Jest tam taka scena, że ta skuteczność naprawdę przekłada się na ból. Myślę, że w każdej epoce są takie sytuacje, w których policjant musi wyjść poza linię, która go ogranicza po to, aby doprowadzić śledztwo do sukcesu. Tu jest właśnie taka sytuacja. To też pokazuje takie właśnie odwieczne problemy między oddziałem wewnętrznym policji, między policjantami, funkcjonariuszami z różnych stron, z różnych komisariatów, z różnych miast, gdzie jednak decydującą kwestię odgrywa solidarność zawodowa. Bardzo mi się podoba postać dziennikarza, którego wprowadziłeś, który zaczyna od samego dołu i pnie się w tej hierarchii Ekspresu. Dostaje coraz te lepsze tematy, sam sobie też je wygrzebuje. Ile jest w nim ciebie?
Nie, akurat w nim jest niewiele mnie, bo ja nie byłem takim typem reportera. Ja szukałem tematów. Giest jest raczej facetem, który wymyśla tematy, imaginuje sobie różne rzeczy i poza tym rozgrywa te wszystkie sprawy tak na zimno, bardzo, bardzo kalkuluje. Raczej byłem wariatem w tej pracy, to znaczy łapałem się wszystkiego, co było, chwytałem, byłem takim szybkim gościem. Giest jest wyrachowany, Giest stara się po prostu wkleić w sytuację i całkiem skutecznie mu się to udaje i nie jest to taka postać do końca wyssana z palca. Nie jest to nikt konkretny, ale ci, którzy pracowali w redakcjach, ulepią z kilku znanych sobie osób swojego własnego gza. No ale chyba w każdej redakcji, czy w każdym newsroomie tak jest, że tak jak pokazałeś ten przekrój, że jest szef, który rządzi i dzieli, jest zawsze jakaś atrakcyjna kobieta, która ma względy i nie musi się niczego obawiać. No i jest ta grupa, nazwijmy to pościgowa, która bardzo chce na ten szczyt się wspiąć, przy okazji czasami zrzucając tych, którzy na tej drabinie są na sam dół. Dokładnie, tak jest w każdej grupie zawodowej, ale tutaj wszystko jest bardziej ulotne, wszystko zależy od tematu, wszystko zależy od tego, co się przyniesie i co potem przełoży się na nakład tej gazety. Ja to umieściłem wszystko w prawdziwym środowisku, w prawdziwym miejscu, ale nie w prawdziwej redakcji. Przed wojną naprawdę istniał Dom Prasy, taki koncern prasowy, który skupiał największe warszawskie tytuły. Ten budynek dalej stoi, można go sobie zobaczyć na samym początku alei ulicy Marszałkowskiej. Naprzeciwko niego dalej jest ten lokal, który był kiedyś barem pod Dwójką, do którego chodzili sobie dziennikarze, czasami coś przekąsić, a czasami wypić. Myślisz, że dużo osób skojarzy od razu Strasburgera z Karolem Strasburgerem i jego czasami śmiesznymi, a często nie dowcipami? Myślę, że tak. I dla mnie nie było to zrobienie sobie takiej uciechy ze Strasburgera, z Familiady, raczej to była taka podróż sentymentalna, że wyobraziłem sobie, że to byłby idealny aktor, który mógłby zagrać taką postać, gdyby był młody, gdyby to było ileś tam lat temu, 40 lat temu równo, jesienią 1977 roku wszedł na ekrany serial Polskie Drogi, gdzie Karol Strasburger zagrał swoją chyba najważniejszą rolę, a z kolei dla mnie, dla człowieka już trochę dłużej żyjącego, ta jego najbardziej elektryzująca młodych ludzi rola to był agent numer jeden na początku lat 70. I to jest taki facet, który na pewno by dobrze pasował do wizerunku tego policjanta, który jest bohaterem mojej książki. A tak naprawdę to wziął się z przypadku, z takiej trochę gry pisarskiej, układając sobie postacie w urzędzie śledczym w swojej pierwszej książce Śmierć frajerom. Postanowiłem nazwać policjantów z Warszawskiego Urzędu Śledczego nazwiskami dżentelmenów, którzy prowadzą telewizyjne quizy, konkursy i programy z zagadkami. No i stąd wzięli się panowie Sznuk, Pijanowski, Urbański i Strasburger. Zawsze będziesz pisał książki, które dzieją się lat kilkadziesiąt temu, czy będzie jakiś przełom i powstanie coś tu i teraz, albo co najmniej nie wiem, na początku tego wieku? Jeżeli przełomem można nazwać książkę, która się rozgrywa we wrześniu 2017 roku, to pewno tak. Kończę taką książkę. Na pewno będziesz należał do grona pierwszych czytelników, wyślę i będę ciekaw twojej opinii. Trochę to piszę dlatego, że żeby się bardziej skupić na pisaniu. Czy Śmierć frajerom, czy Przygody Strasburgera, to są książki, które wymagają bardzo dużej pracy. Ja wiem, że można sobie coś napisać i tylko powiedzieć, że to jest oddanie klimatu. Ale skoro można oddać klimat i pokazać miasto w szczegółach, życie w szczegółach, które jest w tamtej epoce, no to lepiej to zrobić dobrze niż niedobrze. Lepiej nie plątać skrzyżowań miasta Warszawy, przekładać dzielnic z jednej strony Wisły na drugą, czy żonglować datami w historii. Postanowiłem to zrobić
porządnie. Tak. Zapraszamy też na spotkania autorskie. To będziesz miał taki mini tour de Pologne z tymi spotkaniami autorskimi. Jak to wygląda? W końcu jako współtwórca biografii Czesława Langa będę miał swój tour de Pologne. Ruszam 26 od Grodziska Mazowieckiego, spotkanie w Bibliotece Publicznej. 28 widzimy się w Krakowie na targach książki. 6 listopada oficjalna premiera w siedzibie Agory przy ulicy Czerskiej w Warszawie, godzina 19. Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników, a potem jeszcze będą targi w Łodzi i jeszcze tam parę miejsc, które dogaduję. Także to będzie prawdziwy Tour de Pologne. No i na ten Tour de Pologne Państwa zapraszamy i zapraszamy jeszcze raz do przeczytania Pogromcy Grzeszników, bo mimo tego, że książka ma stron, pamiętasz ile? 570, 540. No tak pośrednio, 560, no 500. No w każdym razie jest gruba, jest dużo, a mogło być jeszcze więcej, czy już nie? Myślę, że w sam raz. Miała być to cieńsza trochę książka, ale wielowątkowość sprawiła, że żeby zamknąć sprawnie te wątki, potrzebowałem trochę czasu. Miała być nowelka, wyszło milenium. Tak, miała być Katarynka, wyszła lalka. No cóż, takie jest życie, więc jeszcze raz zachęcamy, biegnijcie do Empiku w matras, chociaż nie, zapędziłem się, do księgarni. Miłej lektury.